Pamiętacie Lenkę Woźniak? Walkę jej rodziców o uratowanie nóżki córki, a potem pierwsze kroki dziewczynki przed naszą kamerą? Po 3 latach względnego spokoju Lenka znów potrzebuje pomocy. 3 lata to był nasz spokój, który mogliśmy poświęcić na takie normalne życie, chociaż ono zawsze towarzyszyła nam rehabilitacja. Co się wydarzyło? Nie wiem. Niestety nie umiemy jakby ani my, ani lekarze dokładnie powiedzieć, co się dzieje i skąd wynikło. No, okazało się, że nóżka krzywo rośnie i potrzebny jest kolejny zabieg. Troszkę już prostszy, na pewno mniej kosztowny, no ale nie zmienia to faktu, że musi on się odbyć jak najszybciej, bo skrzywienie kręgosłupa, które idzie od kolana, jest coraz większe. Więc teraz niestety musimy prosić kolejny raz o wsparcie, o środki. No i mamy nadzieję, że już w marcu będziemy mogli zrealizować po wpłacie choćby zaliczki, żeby chociaż ją zabezpieczyć, żeby no, dalej to się nie pogłębiało. Przed Lenką 2 operacje. Potrzeba na nie 100 tysięcy złotych. Za pierwszą zbiórkę bardzo i nadal serdecznie dziękuję, bo gdyby nie ona, gdyby nie te operacje, nie te środki, to ona by teraz nie stała koło mnie, tylko by jeździła na wózku. Nie byłoby możliwości zrobienia kroku. Teraz zbieramy tak samo przez portal Się Pomaga, tam mamy założoną zbiórkę, mamy założone aukcje internetowe, pruszków, aukcje dla Lenki. Można przekazywać vouchery bądź inne rzeczy na licytacje i ile nam się tylko uda, to organizujemy imprezy, takie jak dzisiaj w przedszkolu, gdzie Lenka uczestniczy, chodzi do niego. Panie zrobiły świetnie słodką akcję, pączek dobroci. Panie piekły same pączki i zostały sprzedawane, a cały dochód zostanie przekazany właśnie dla Leny na operację. A mowa tu o przedszkolu numer 11, które na czas przebudowy swojej siedziby mieści się na Żbikowie w jednym budynku z przedszkolem numer 8. Lenka chodzi tu do zerówki. Lena przyszła do nas we wrześniu zeszłego roku, rozpoczęła z nami rok szkolny i przyszła do nas ze swoją przyjaciółką Michaliną. Michalina była jej taką dobrą duszką, która tak naprawdę ją wprowadziła w grupę. Michalina była jej przewodnikiem i dzięki tak naprawdę tej koleżance bardzo łatwo jej było zaprzyjaźnić się z dziećmi, które bardzo, bardzo ją fajnie przyjęły i mogliśmy zacząć wspólnie pracę. Lena jest wyjątkowa, Lena jest, ma bardzo dobre serce, jest dzieckiem, które daje wszystkim bardzo dużo radości, bardzo dużo spokoju i tak naprawdę od niej się bardzo dużo uczymy. Dzieci i my dorośli. Dzieci się uczą wrażliwości, dzieci się uczą wspólnego bycia razem i dostrzegania tego, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę tacy sami. Także Lena jest takim naszym słoneczkiem w grupie i bardzo się cieszymy, że możemy z nią pracować. Historię Leny zna w przedszkolu każdy. Dyrekcja i pracownicy przedszkola bardzo zaangażowali się w zbieranie pieniędzy dla Lenki. Akcja z pączkami nie będzie jedyna, jaką zorganizują dla dziewczynki, ale można przypuszczać, że będzie najsłodsza. Chcę powiedzieć, że nie znam osoby, która poznawszy historię Lenki, nie czułaby się nią poruszona. W naszym gronie jest wielu pracowników, wiele osób, które włączały się w różne akcje pomocowe na rzecz Lenki i jeszcze zanim ona została naszym przedszkolakiem. Natomiast w tym roku Lena jest naszym przedszkolakiem i poczuliśmy się zobowiązani do tego, żeby aktywnie włączyć się w starania rodziców o to, żeby zebrać środki na jej dalsze leczenie. Dzisiaj mamy tłusty czwartek i akcja z tym związana. Tak, akcja z tym związana. W tę akcję włączyli się wszyscy pracownicy. Tutaj chciałabym im bardzo serdecznie podziękować, bo zarówno pracownicy naszego przedszkola, jak i pracownicy przedszkola numer 8, darczyńcy, którzy nam dostarczyli produkty, panie, które te pączki przygotowały i od samego rana można było kupić pyszne, świeże, ciepłe pączki. Ja wiem, że w wielu miejscach w Pruszkowie dzisiaj takie pączki sprzedawano, ale najlepsze na pewno były w naszym przedszkolu. Dzisiejszą akcję
kończymy sukcesem. Natomiast to jest jedynie kropla w morzu potrzeb. Więc po jej zakończeniu przemyślimy, co możemy jeszcze zrobić, żeby pomóc Lence. A tak naprawdę zależy nam na tym, żeby to dobro, które tutaj dzisiaj zaczęliśmy, żeby ono pączkowało i żeby o historii Lenki dowiedziało się jak najwięcej osób, bo wiele osób jej kibicuje i wspiera duchowo. Natomiast każda złotówka, każdy grosz, który możemy przeznaczyć tak w zbiórce dla Lenki, no to jest, myślę, że wielkim dobrem. Zachęcamy do włączenia się do pomocy Lence. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie na Facebooku Pierwszy Krok Leny.